Cześć wszystkim, z tej strony Gosia z MKC Fotografii i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak edytuję albo zmieniam, transferuję zdjęcie, które widzicie w to zdjęcie tutaj. Pokażę jeszcze raz to w to. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, chcielibyście się dowiedzieć, to zapraszam do oglądania. No to zaczynajmy! Zaczynamy tutaj w Lightroomie, bo będziemy wracać, kończyć edycję tego zdjęcia w Lightroomie. Także ja lubię zacząć sobie tutaj i potem wrócić. Także, no dobra, ok. Naciskam, mam tutaj zdjęcie zaznaczone, naciskam prawym przyciskiem myszy, albo właściwie ja mam tutaj tablet i pióro Wacom, także prawym. Edit in. Aha, muszę z góry zaznaczyć, że moja wersja Photoshopa jest w języku angielskim i szczerze powiedziawszy, mogę tłumaczyć, jak się nazywają poszczególne polecenia, ale nie jestem pewna, czy one się tak dokładnie nazywają w edycji polskiej, jeżeli taka istnieje. Także będę mówić tak, jak jest u mnie, a Wy możecie zobaczyć, gdzie to jest i ewentualnie zaaplikować to u siebie w Photoshopie. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Także edit in i edit in Photoshop. O, zapomniałam, że już... że ja już to otworzyłam, żeby nie czekać, także wyłączę tą drugą kopię. Dobra, jesteśmy. I co będziemy teraz robić? Więc ja zaczynam od duplikacji pierwszej warstwy tego tła i naciskam Command or Control J. Ok, robi mi się kopia tej pierwszej warstwy, to sobie zostawiam tak profilaktycznie i lecę z pierwszą akcją, która się nazywa Frequency Separation i na tym zdjęciu teoretycznie nie musiałabym tego w ogóle aplikować albo nie aplikować tego w taki sposób, mogłabym to zrobić bez akcji, bo nie jest to zbliżone zdjęcie zbliżone jego twarzy, nie widać dokładnie detali, więc nie jest to może dla niektórych aż tak niezbędny krok. Ja jednak przyzwyczaiłam się do tego, że lubię używać tej metody za każdym razem, kiedy widzę twarz. Może jakby było bardzo, bardzo daleko, to bym tego nie użyła, ale po prostu to jest coś, do czego się przyzwyczaiłam, więc zaznaczam sobie moją akcję Frequency Separation. Gram ją, tutaj play. Naciskam Continue. I teraz tak, zaznaczam tą warstwę, która mi się tu otworzyła, z napisem Skin, czyli skóra, czyli tak naprawdę kolor. Bo ta górna warstwa to jest Texture, czyli tekstura, a ta na dole jest Skin. I teraz tak, zaznaczam sobie pędzel. Tylko że ja lubię używać w Frequency Separation niezwykły pędzel, a pędzel, który się nazywa Mixer Brush Tool, czyli ten ostatni tutaj na dole, tak z taką kropelką. Ok, i moje ustawienia do tego pędzla to jest tak. Pierwsze Wet 80%, Load 75%, drugie. Trzecie to jest Mix 44% i Flow 16%. Takie są moje ustawienia tego pędzla. I teraz tak, o co tu chodzi? Ten pędzel rozciąga kolor, więc zaznaczam sobie wielkość pędzla kwadratowymi nawiasami i teraz tak, naciskam Alt albo Option, jeżeli macie Maca, ok, i zaznaczam źródło koloru, które bym chciała rozciągnąć, na przykład tutaj i delikatnie naciskam i przeciągam. OK, i ten kolor, którego źródło zaznaczyłam, aplikuje się w te miejsca, w które przeciągam farbę. Tak jakby tą farbę rozciągam. Pokażę Wam, jaka jest różnica. OK, rozjaśniłam jego twarz trochę i wyrównałam koloryt i właściwie tyle bym zrobiła tylko w tym momencie. OK. Następnym krokiem, jaki zrobię, to
trochę wyostrzy niektóre akcenty tego zdjęcia. I teraz tak, naciskam Command Option Shift E albo Control Alt Shift E albo E, nie I, tylko E na klawiaturze i co się wtedy dzieje? Wtedy wszystkie te warstwy pod spodem łączą się w jeden obrazek, tutaj w jedną warstwę, wszystko jest zaaplikowane w tej jednej warstwie, a to poprzednie nie znika, po prostu wciąż tam jest. No i dobra. I potrzebuję takiej warstwy, bo teraz jak zagram akcję z wyostrzeniem, to ta warstwa się w tą właśnie wyostrzeniową akcję zmieni. I teraz tak, zaznaczam tutaj moją akcję Sharpen Strong, wybieram sobie Strong, czyli mocną. Ok. Widzicie? Zmieniła się ta warstwa w akcję z czarną maską. I teraz tak, wybieram sobie pędzel, ale już taki zwykły. Upewniam się, że mam białą farbę, bo chciałabym odsłonić te efekty tej warstwy. I teraz tak, zmieniam sobie wielkość pędzla. I lecę po tych kwiatkach tutaj. Widzicie, jak się wyostrza? Widzicie różnicę? O, lecę sobie tutaj dookoła po tych kwiatkach i przeciągam sobie też o chłopca i o kłodę. Ok? Nie chcę tego zaaplikować na całą twarz, więc jestem ostrożna. Rob zbliżenie. Wyostrzam trochę jego czapkę, jego kapelusz i wyostrzam trochę oczy i tutaj jest kolejna kwestia, że niektórzy może by ominęli ten krok, skoro jego oczu tak dokładnie nie widać, ale ja to robię. Ok? Także mniej więcej też dookoła jego i on sam jest wyostrzony. Zaraz pokażę Wam różnicę. Bez wyostrzenia i z wyostrzeniem. Bez i ze. Myślę, że robi to różnicę. Ok? Następny krok to zagram jedną z moich nowych akcji i dodam światło. Ok, tu jest instrukcja, co trzeba zrobić w języku angielskim, czyli na przykład, że żeby zmienić pozycję tego światła, trzeba nacisnąć tutaj dwukrotnie i przeciągnąć w miejsce, gdzie chciałoby się, żeby to światło było. Czyli ja tutaj wiem, że naturalne światło stąd dochodzi, to tam sobie je postawię. W niektórych zdjęciach taki właśnie mocny efekt jest wskazany, jednakże ja zmienię tutaj blending mode i to był kolejny step instrukcji, kolejny krok na soft light. Ok, zobaczcie, jaka jest różnica. Wow, prawda? No właśnie, i tak to sobie tutaj zostawię. Kolejnym krokiem to jest kolejna akcja z mojej wiosennej kolekcji i to będzie Goldie. Zagram ją sobie. O, widzicie, jak się to wszystko zmienia? Tutaj zmienię opacity, czyli to krycie na 60%. Zobaczcie, jaka różnica. Następnym krokiem i ostatnim w Photoshopie będzie I Can See Turquoise, akcja, która się tak nazywa. Zagram ją. I tu zmienię opacity do 21%. 21%. No właśnie. Prawda? Zmieniło się trochę zdjęcie. I to wszystko w Photoshopie na ten moment. Należy w tej chwili zapisać zdjęcie. Można nacisnąć Command S albo Control S, ale mi Photoshop coś szwankuje, nie wiem, czy ja to jest wina. I jak naciskam Command S, to mi się lubi zawiesić. Także okej. Okay. Także wolę to zrobić dłuższą drogą, ale pewną, niż czekać, aż mi się zawiesi. Także czekamy teraz w tej chwili. Ok, zapisało się. I co się powinno wydarzyć, jak wejdziemy z powrotem do Lightrooma? No właśnie, nasze zdjęcie się tutaj pięknie załadowało. To, nad czym właśnie przed chwilą pracowaliśmy. I co zamierzam zrobić w tej chwili? Zamierzam zmienić wielkość zdjęcia, kształt. Ok, naciskam tu, przejdę sobie na ratio
5 na 7. Lubię taki kształt. Oj, lubię taki kształt. Ok, nawet mogę sobie tutaj troszeczkę przeciągnąć w górę. I tak to tutaj zostawię. I teraz tak, kilka następnych kroków. Naciskam sobie na tutaj to kółeczko, to się nazywa Radial Tool, jeżeli jestem poprawnie mówię. Kółeczko tutaj w narzędziach. Naciskam dwa razy na efekt. Te wszystkie tutaj suwaki się wtedy zresetują do zera. Na wszelki wypadek, jeżeli przypadkiem mamy poprzednie ustawienia, to jest teraz wyzerowane. I teraz tak, exposure. Przeciągam sobie tutaj delikatnie do góry. No około 0,31 jest ok. I upewniam się, że ten tutaj kwadracik jest zaznaczony, ok, invert u mnie się nazywa. To ma na celu zatrzymanie tego efektu w środku tego kółka, które zaraz zaaplikuję. Pokażę Wam. Naciskam i przeciągam. Widzicie, jak dodatkowo jeszcze rozświetla się to miejsce? No właśnie. Mogę sobie je trochę powiększyć, jeżeli mam na to ochotę. Ok. I tak mi się podoba. Co robię następne? Zaznaczam sobie brush. Ale nie tu, gdzie jest napisany brush. Może u Was jest napisany pędzel. Tylko kolejne narzędzie, którym jest brush, bo ja nie chcę dodać efektu do tego kółka, tylko chcę zaaplikować kolejny efekt. Czyli tutaj naciskam na brush, a przez to, że przed chwilą używałam innego narzędzia, jest tutaj zostało te same ustawienia, więc brush będzie aplikował te same ustawienia, które aplikowałam przed chwilą w kółku, tylko jako kolejny efekt. I teraz chciałabym rozświecić trochę chłopca. Lecę tutaj, proszę Was. O, po wszystkim, co wcześniej leciałam, wyostrzając. Tylko troszeczkę, odrobinę chciałabym go rozjaśnić, żeby troszkę się wyróżniał. Ok. Następną rzecz, jaką bym chciała zrobić, to zaaplikować winietę. Także znowu zaznaczam kółko Radial Tool. I znowu naciskam dwa razy efekt szybko, żeby wyzerować suwaki. Tylko tym razem exposure przesunę delikatnie w dół na stronę minusową i tym razem upewnię się, że ten kwadracik nie jest zaznaczony. Czyli efekt będzie poza kółkiem. Ok, uwaga, naciskam, przeciągam. Czyli efekt winiety aplikuje się poza kółkiem. Ok, podoba mi się tak. Jest tylko delikatny efekt, ale co zauważyłam, że całe zdjęcie troszeczkę jest ciemne, więc idę do góry i patrzę, że żaden z tych narzędzi nie jest zaznaczony, czyli suwaki dotyczą ogólnych ustawień, a nie tylko poszczególnych miejsc i przeciągam exposure tak, tak delikatnie w górę, może 20 jest ok, plus 20. Podoba mi się, jest wystarczająco jasno i teraz przeciągam w dół do ustawień, gdzie jest split toning, highlights and shadows i chciałabym tylko troszeczkę ocieplić światło, ocieplić highlights i nacisnę na ten tutaj szary kwadracik i mniej więcej wceluję między żółtym a czerwonym, tutaj o. Ocieplam trochę światło w ten sposób i ostatnim punktem, jaki chciałabym zrobić, to dodatkowo wyostrzyć zdjęcie i tu, gdzie jest opcja sharpening, przeciągam suwak całkiem wysoko. Jak widzicie, zdjęcie jest bardzo teraz jakoś nie jest ładna, prawda? Więc przesuwam ten masking suwak w górę. To pozwala mi zaaplikować tylko do obwodów. Wszystkich obwodów, jakie są na zdjęciu. Także pokażę Wam bez lizy. Troszkę się zmienia, prawda? I to by było na tyle. Jedyne, co pozostaje nam, to wyeksportować zdjęcie i idę w tym celu tutaj na zaznaczenie zdjęcia z powrotem. I tak jak wcześniej wysyłaliśmy do Photoshopa, tak teraz naciskamy, zaznaczamy eksport
pojawia nam się taki komunikat, musimy ustalić, w którym folderze chcemy to zapisać, w jaki sposób chcemy, żeby to się nazywało. Jeżeli chcemy, żeby się nazywało, jak się nazywało, to po prostu to tak zostawiamy. Tu jest kilka innych ustawień, w zależności od tego, jak chcemy, żeby to zdjęcie było zapisane. Możemy dodać watermark albo nie, czyli nasze logo. Naciskamy export i cieszymy się z wykonanej pracy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać, czy zrobiliście podobne zdjęcia. Komentujcie, niech wiem, jak Wam się podobało. I zapraszam do następnego filmu. Pa!